Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Pozdrawiam Was rodzinka detektorystów.pl. Dzisiaj prowadzimy jesienne poszukiwania w lesie. Jest już pierwszy fancik, tak zwana podkowa szczęścia. Mam nadzieję, że ta podkowa dzisiaj przyniesie nam szczęście. Amen. Amen. To bierz swój sprzęt, zakop dołek i działamy. Co masz? Spójrz, kochanie. To masz ten... Jakiś... Myślałem, że z początku, że jakiś nieśmiertelnik. Jakiś żeton dominalny, a to jest, zobacz, jakiś ten... numer 176. Ojejku. Szatniowy czy magazynowy numer 176. Z boku jest zakład produkcyjny. Funkcjonuje od PRL-u. Pewnie z tego okresu. Ale coś jest nowe. Zobacz. Takie poszukiwania, to rozumiem. Czas starty. Ja podkowę, ty... Numerek szatniarski. Szatniarski. Szatniaro, ty. Działamy. Działamy. Największa plaga i zmora poszukiwaczy to kapselki. Tego wszędzie pełno. I to jeszcze aluminiowe. No ale my tu przyszliśmy na poszukiwania, nie na grzyby. Ale musiałam, bo taki do mnie uśmiechał. Piękny grzybek. Idziemy podpytać, czy coś ma. Skoro kuca, to może i ma. Chwal się, kochanie. Prawie bym był zadowolony. Zobacz. Część odznaczenia. A tak w ogóle, w miejscu, gdzie jesteśmy, wspominałem o tym zakładzie, że z okresu PRL-u funkcjonował, ale także przed wojną tu był tak zwany rad, młodzieżówka. Radu. A co to takiego? To jest taka młodzieżówka, która przygotowywana była do walki na froncie, natomiast pozostałości po tym wszystkim też są takiego różnego rodzaju odznaczenia, które tutaj występują. Ta akurat było cynkowe. Zapinką. No jest zapinką, zapinka jest, natomiast szkoda, bo tylko kawałek orła zostało, nie ma wieńca. No ale jest. Dobry znak. Patrz, jak go podczyściłem trochę, jak ładnie widać teraz. Zobacz. Zobaczcie. Piękne. Także ładne otwarcie tego miejsca. Zaskakiwało wcześniej, może i teraz zaskoczy. Natomiast jest to jedno z popularnych miejsc i bardzo przeszukane. No ja tu jestem pierwszy raz. No ty jesteś pierwszy raz, nie? Ale jest ten. Szpila kompletny, także. Prawie. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Taki klucz stary, widać, XIX-wieczny. Powiem Wam, że te klucze robią wrażenie. Jakie się znajduje, tak? Idę. Także taki kluczyk. Ktoś z Was zbiera może klucze? Chwal się. Do zupy. Ach, ładna. Pierwszy raz udało mi się znaleźć całą łyżkę. Zazwyczaj zawsze znajdowałam jedną część albo drugą. Zobacz, jakie sygnatury w ogóle ta łyżka ma, bo niektóre mają. Mosiężna. To będzie łyżka za karę do obiadu, czy w nagrodę? W nagrodę. No i dobrze, weź jeszcze wokół tego poszukaj. Wyobraź sobie, że ktoś tą łyżką jadł tutaj. No chyba, że, no nie wiem, albo zgubił tu. Albo porzucił, bo ciężko powiedzieć. Dlatego obszukaj jeszcze ten teren, bo to jest bardzo istotne zawsze. Trafiasz jeden przedmiot. Myślisz, że parami tu jedli? Jest co, to występują tak zwane zrzuty, gdzie żołnierze, jak uciekali,
niemieccy żołnierze uciekali przed Sowietami, to rozbrajali się, rozrzucali wszystko, także po kilka, kilkanaście przedmiotów nieraz wychodzi. Wykopki na żywo. Podłożę swój wykrywacz. Ale... Merdaj, merdaj. Weź, bo jakiś leśnik mnie tutaj pogoni. A propos, teraz zabrać? Tak, zawsze mam. Tak. Ja już po raz kolejny zapomniałem zabrać. Ale u mnie z tymi propointerami to jest różnie. Hania się cieszy, jak zostawiasz, bo ja swojego nie daję. Co? To ma... Patrz. To od kompletu? Co? Ale co to jest? Weź, pokaż. To nóż jest. Siekiera motyka. Ty to masz farta. Myślisz? Szkoda, że... Poczekaj, Erdmanie, nie ma sygnatury tutaj. Z drugiej strony zobacz, czy ma sygnaturę. No to ty furorę dzisiaj robisz. Do zabijania, ubijania. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Pokaż te drugie. Aż sobie przykucnę do ciebie. Łyżka taka. Komplety. Najpierw. A teraz pokaż to. Tu je. Nie wiem, czy to nóż, czy to jakiś, no, w kształcie noża, ale noż. Zapomniałem, jak się nazywa do podbierania taki nożyk, do listów wykrajania. A to nie do jedzenia, nóż do... Znaczy nóż do jedzenia, Boże, to jak lepiej. No w sensie, że do krojenia jedzenia. Nie, chyba raczej nie. Jest za tępy, zobacz. Do jest smarowania masła. Do smarowania masła, tak jest. Szukaj dalej tutaj. Zaraz aż ci pomogę. Aż takie szczęście myślisz, że mam? Słuchaj, to nie przypadek, że tu dwie rzeczy razem leżą. Grzybów jest. Na grzyby możemy się wybrać. Zalinka sobie tutaj machacewką, a ja jeszcze wam raz pokażę, jak to wygląda. Syk. Syk. Kolejny sygnał. Weź, bo naprawdę coś tutaj jeszcze ciekawego wykopiesz, albo trafiłaś na ciekawe miejsce. Jakiegoś Niemca. Niemca. Wykopię. Ale ciężko się tu kopie w ogóle. To chwal się. Tylko łuska. Tylko łuska. W komplecie z widelcami, ze sztućcami. Tak. Ale łuska to łuska. Zbita płonka? Spłonka? Chyba tak. Zbita, zbita. Ale ja cię nagrywam, zamiast chodzić i szukać. No ktoś musi mnie nagrywać. A tu takie fanty są. Idziemy dalej. Godne na miarę każdego poszukiwacza skarbów. Mało orgazmu nie dostałem, jak zobaczyłem to, co wyskoczyło z ziemi. Zobaczcie to. Połówka nieśmiertelnika aluminiowego było blisko. Myślałem, że z napisami. Nieśmiertelniki mają swój urok, dlatego kopiąc je, człowiek zawsze odczuwa większą adrenalinę, bo przecież wcześniej ktoś nosił ten nieśmiertelnik na szyi. Rzybka mam, ale kapcia. Kapcia? Patrz. Tym co ci się muszę pochwalić, połówka nieśmiertelnika. Ty jeszcze nie znalazłaś czegoś takiego. Mam sygnał, ale widziałam tak, grzyb mi się rzucił w oczy, że nie mogłam się, wiesz, skupić. To jakiś żołnierz nosił na szyi, prawdopodobnie, bo zazwyczaj te nieśmiertelniki miały bicia. Oznaczało to, że osoba, która nosiła go, była rozpoznawalna. Nawet tego nie będę pokazywała, bo to już jest przesada. Czemu? Łyżka. Łyżkowy dzień! Alaminiowa, ale powiem ci, że to jest wojskowa łyżka. Także ten nieśmiertelnik. Nie i przypadek. Ta łyżka nie przypadek, więc co? Prawdopodobnie to też będzie łyżka Wehrmachtu, niemieckich żołnierzy. I prawdopodobnie ten nieśmiertelnik też może pochodzić od niemieckiego żołnierza. Ja już przestanę szukać. Proszę. Jak znajdę jeszcze jedną łyżkę albo jakieś sztućce, to chyba się ale wiesz co, to jest bardzo dobry wyznacznik, bo pokazuje to, że w tych miejscu, gdzie jesteśmy, kręcili się żołnierze. Także zobacz, nieśmiertelnik. Mogło być jakieś obozowisko? Łyżka, no wszystko mogło być, nie? Sztućce wcześniej,
płótkowa od kunia, także nie jest źle. Tam kopię mój ukochany. Mówię do siebie. Tu kopałam ja i wykopałam kuleczkę. Znalazłam ich dosyć sporo, ale jeszcze takiej dużej nie znalazłam. Idę. Także nawet ciężka. Do mojej torebeczki. Idę, idę. Teraz ja będę za tobą latać. Srebrną monetę. Chciałby srebrną. Zgaduj, co to może być? Jaki nominał? Nie wiem. Zobacz. 5 maraśków. O kurczaczki. Z Hindenburgiem, serio? Zobacz. Pyk. Wow, pokaż. I nie był wcale aż tak mocno głęboko. A mam rękę brudną. Od czego? Nie zgadniesz. Ale super. Tutaj. Piękne. A miałem tędy nie iść, bo patrzę, że wiesz, pniaki tutaj pozwalane. Ale ja też chodzę tam, gdzie jest tak, wiesz, dużo krzaków, ciasno. I mi się nie chciało. I nie był w ogóle głęboko, bo patrz, może z 15 centymetrów, bo stąd go wyciągnęłem, nie? Te 5 marek. Pokaż, jak się cieszysz. Jest moc. Proszę. Nie no, pomimo tego wszystkiego to ciężko trafić. Ja powtarzam, zagadnienie popularna moneta, bo wybita w milionowych nakładach, natomiast te popularne monety już coraz ciężej trafić, dlatego że jest nas coraz więcej detektorystów. Od to. Także chodzimy jeden po drugim i to, co jest na wierzchu, wyzbieramy, a te monety głębiej, no to już tam jakiś tam kunszt większy trzeba mieć, inny sprzęt, lepszy, trochę szczęścia, no wiele czynników się składa. My mamy także dobry sprzęt, mamy dobre szczęście, dużo szczęścia. Dużo szczęścia. Także 5 marek. Złachane. Bo no ja tego nie widzę. Piękne. Wiesz co, no te ranty też podniszczona jest, nie? Już nie jest taka, widać, że była długo w obiegu, bo naprawdę podniszczona, nie? Paul Hindenburg. Wiesz co, w ogóle pojedziemy do siedziby Hindenburga. Niedaleko tutaj nas jest miejscowość Ogrodzieniec, gdzie Hindenburg miał swoją siedzibę. Także będzie okazja też tu naszym widzom pokazać. Ty to mnie wszędzie zabierzesz. Zobacz, jaki rant pobijany, jakby młotkiem ktoś stukał. Nie wiem, czy to dobrze złapiesz, ale jest niezbyt. Natomiast nie będziemy się doszukiwać wad. Najważniejsze, że moneta nie ma wad. Nie ma wad? Nie ma. No nie ma. Moneta to moneta, nie? Także piękna. Moneta nie ma wad. Spójrz, co ja mam. Zgadnij. 2 złote? No blisko. Blisko. Folia? Nie. Ta-da! Zrywka. A tak w ogóle, co najbardziej kochasz w poszukiwaniach? Co najbardziej kocham? Ten moment, że możemy sobie wyjść sami, razem. No to jest ważne. A co jeszcze? No to jest dla mnie takie najważniejsze. A drugie, każdy sygnał, który mam, daje mi taką nadzieję w głowie, że to jest coś bardzo cennego. No i z przyjemnością kopię. Że kopię skarby. No. Także widzisz, dzisiaj też pomału jest na bogato. Jest putkuwa, jest moneta. Jest. Dzisiaj dzień na pewno udany. Tylko się cieszyć. Dziwna sprawa, w bardzo dobrym stanie obrączka głębia zachowana z napisem PL Derby 19. Pierwszy raz się z taką spotkałem. Dzisiaj mamy 2 w 1. 2 w 1. Grzybobranie i poszukiwania. Aż mi go żal. Mogłam go nie brać. Aż się uśmiecha piękny grzybek. Będziemy mieć 2. A nie Szukaj będę suszarki odpalać dla 2 grzybków. Nie no, coś ty, nie opłaca się. A jak go włożę z powrotem, to będzie rósł? Na pewno, tylko musisz go podlać.
było pięknie, było miło, ale szybko się skończyło. No nadszedł wieczór. I co trzeba zrobić? Zwijamy się do domu. Przykro. Do następnego razu. Jutro też jest dzień, no też właśnie. Dokładnie. Odjeżdżamy. Odjeżdżamy. Już zimno.